nowojennym krajobrazie absolutnie niespotykane. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, Solidarność Europejska to temat 16. już konferencji organizowanej m.in. przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Jedność polityczna, religijna i społeczna były tematami numer jeden. Nasz uniwersytet ma zaszczyt już po raz 16 być takim głównym organizatorem akademickim tej konferencji. W tym roku temat Solidarności pojawił się w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Europie, również w Polsce. Myślę, że to jest bardzo istotny temat dla nas. Integracja Kościoła z państwem była podczas konferencji omawiana przez wszystkich zainteresowanych, polityków, biskupów, publicystów i naukowców. Powinniśmy być solidarni i zjednoczeni, żeby pokazywać naszą siłę. To ma tylko i wyłącznie, na zewnątrz oczywiście, walor odstraszający. Jest bardzo ważne mieć ten kontakt między polityką a Kościołem, czyli między tymi dwoma sferami, no bo cały czas mówimy w Europie, że jest jakiś fundament wartości chrześcijańskich, ale jeżeli chcemy kształcić politykę aktualną na tym fundamencie, no oczywiście jest bardzo potrzebne, żebyśmy byli w kontakcie cały czas, żeby mieć wymiany poglądów. Tradycję dialogu i wzajemnego zrozumienia promował i ukazywał przez dekady patron naszej uczelni, ale nie tylko on. Ojciec Święty Jan Paweł II, który pokazał nam, łącząc solidarność z miłością, czym jest prawdziwa solidarność. A druga postać to jest świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, który przecież nie tylko w Polsce jest znany właśnie ze swoich myśli na temat, głębokich myśli na temat solidarności. Solidarność europejska w kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy i lat to przede wszystkim solidarność międzyreligijna i społeczna. O otwarcie się na uchodźców apelował w lipcu w Krakowie papież Franciszek. Media wprowadzają tak naprawdę zastraszenie co niektórymi religiami, a mi się wydaje, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poznać te religie, zrozumieć i współistnieć wokół siebie. Konferencja o europejskiej solidarności zgromadziła jak zawsze wielu gości i uczestników. Następna okazja do posłuchania znakomitych prelegentów z całej Europy za rok. Maria Szajny, JP2 TV.